witam w materiale Strażak Brown. Trudno o bardziej spektakularne, jak to zwykli mawiać przedstawiciele pokolenia zoomerów, dymy albo inby w Sejmie, jak za jego bieżącej, pożal się Boże, kadencji. Patostreamy z obrad emitowane z sali plenarnej przyciągają coraz liczniejszą rzeszę młodych, złaknionych niezupełnie darmowej beki i eskalacji zaognionych konfliktów personalnych w kolejnych odcinkach telenoweli partyjnej. Cała dorozumiana powaga parlamentaryzmu blaknie w zderzeniu z reprezentacją pospolitych klaunów cyrkowych, zabawiających gawieć kolejnymi kontrowersjami w myśli, słowie i czynie ze znanym showmanem z laską marszałkowską na czele. Daje się usłyszeć w tle głośny rechot historii ustrojów demokratycznych. Nagłośniony w mediach wybryk posła brązowego wcale mnie nie zaskakuje, a nawet przesadnie nie dziwi, bazując na jego temperamencie i nietuzinkowych, oderwanych od rzeczywistości, foliarskich poglądach. Wszak antysemickie uprzedzenia mają się nadal bardzo dobrze w kraju położonym w dorzeczu Wisły, nad czym pozostaje nam jedynie ubolewanie. Zamiast gaśnicy mógł jednak posłużyć się nieco innym rekwizytem, na przykład miotaczem ognia, żeby piorąc na siebie całą odpowiedzialność spopielić ten dom publiczny na kółkach, tę świątynię Sodomy i Gomory, jaskinię zła, jaką jest budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. To byłby przykład wywrócenia stolika, na jakie nie zasługujemy. Zawiodłem się. Za mało dymów, dosłownie i w przenośni. Każdej religii należy się poszanowanie i tolerancja, dopóki niczego nam nie narzuca, apodyktycznie i nie krzywdzi nikogo w sposób dotkliwy i namacalny. Cywilizowani ludzie wzbraniają się przed dyskryminacją czy nienawiścią z powodu czyjegoś wyznania. Naruszanie cudzego mienia prywatnego oraz nietykalności cielesnej jest nie tylko karygodnym, niezgodnym z prawem i żenującym aktem pogardy względem bliźniego, ale przede wszystkim polityczną antyreklamą i sprzecznością względem przyrodzonej i zagwarantowanej konstytucyjnie wolności konfesji. To nie jest tak, że nagle coś w Browna wstąpiło, bo kiełkowało to od lat. Ten człowiek niestety ma nietuzinkowy temperament i cokolwiek osobliwe poglądy, mocno zahaczające o szuryzm i foliarstwo. Jego narracja była od początku zbudowana w oparciu o liczne teorie spiskowe, jak ta o niesławnym kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim, podkreślam, zarządem powierniczym. Nie dziwi mnie wobec tego antysemicki wybryk. Poza parlamentem wygłaszał wiele podobnych tez, równie absurdalnych, a obecnie po prostu urzeczywistnił walkę na tym froncie w wymiarze fizycznym. Krótki ląd został podpalony i tylko ślepiec by to przeoczył, że obecna kadencja zrzesza menażerię skrajności i radykalizmów. Poza tym, kogo on niby jeden byłby w stanie rozliczyć, skoro nikt się z jego zdaniem nie liczy? Można powiedzieć, że judaizm jest religią plemienną, która dzieli ludzi na swoich i obcych, ale podobnie jak każda inna, Żydzi uznają tak zwanych gojów z hebrajskiego narody za jakościowo gorszych, jako ludy spoza Izraela. To wyrażenie może mieć wydźwięk pejoratywny, wyrażający lekceważenie wobec innowierców, ale chrześcijanie także, mimo nakazu miłosierdzia względem bliźnich, mają obowiązek przeciwstawiać się innym odłamom, uznając je za fałszywe, uzurpatorskie, heretyckie i dzieli ludzi na tych, którzy po prawicy Boga będą zbawieni i potępieni. Dorozumiana plemienność Żydów wynika w prostej linii znaleciałości historycznych. Częste wojny, prześladowania i wysiedlenia zmuszały ten lud do częstych migracji, koczowniczego trybu życia i gromadzenia się w diasporach, z greckiego diaspeiro, rozmieszczać, czyli rozproszeniu członków grupy etnicznej. Starotestamentowy Bóg rodem właśnie z Tory był przecież istotą opisywaną jako plemienna, zazdrosna i często okrutna, brutalna, na co wskazują liczne plagi zsyłane na ludzkość. I tutaj narracja praktycznie się nie różni od starszych braci w wierze. Nie na zasadzie wywodliwości, ale ciągłości historycznej, którzy odrzucili treść nowotestamentową na rzecz Talmudu z hebrajskiego nauka jako komentarza do Tory, wobec czego nie uznają Jezusa Chrystusa za prawdziwego Mesjasza. I najwidoczniej ktoś tutaj jednak wyciągnął kartkę z elementarza braci wyznania mojżeszowego. Tak się zarabia potężne pieniądze na naiwnych lemingach. Prawie 70 tysięcy w kilka godzin. Jedynie pożyteczni idioci lub masochiści wpłacaliby dobrowolnie pieniądze na rzecz polityków. Ten pan z pewnością dysponuje wystarczającym budżetem, by godnie funkcjonować i w następstwie ukarania odebraniem
diety poselskiej nie zacznie przymierać głodem. Taka kwota o wiele bardziej przydałaby się faktycznie potrzebującym, głodującym ludziom w krajach trzeciego świata, ale nie zamierzam oceniać intencji wydawania środków zarobionych przez internautów. To ich dobrowolna decyzja. Niemniej jednak subiektywne sympatie partyjne nie wydają mi się cokolwiek szczytnym celem dla takowej zbiórki. Trzeba było rzucić pracę i zostać strażakiem Menor, co jak widać na załączonym screenie jest bardziej dochodowym zajęciem. Najwidoczniej poseł brązowy minął się z powołaniem. Co ciekawe, organizatorką tej zbiórki była niejaka Anna Kubala, czyli radca prawny, która otwarcie sympatyzuje z Konfederacją. Czy to już niejawna forma lobbingu? Po zebraniu kwoty 73 163 zł zrzutka została wyłączona przez organizatora. Czyżby ta pani zreflektowała się, że nie była na miejscu, a może chciała przytulić tę kwotę dla siebie? Chociaż przy wpłatach widnieje komunikat zwrócona. Jednakże okazało się, że to sam serwis zrzutka.pl zablokował zbiórkę i słusznie, bo jest niedopuszczalna. Administratorzy strony wydali oświadczenie w tej sprawie. Przekazano, że wszystkie aktywne zbiórki zostały zablokowane. Podobne kroki zostaną podjęte wobec podobnych akcji w przyszłości. Usiłowano wznowić zrzutkę, gdzie zebrano horrendalne 151 108 zł. Ktoś już mógłby za to kupić jakieś małe mieszkanko, ale na szczęście serwis ponownie zareagował w porę, stwierdzając, że nie jest zgodne z polskim prawem, by wspierać przemoc, nienawiść i dyskryminację z jakichkolwiek powodów i bardzo, bardzo słusznie. Zaroiło się od wyjaśnień, głównie ze strony zwolenników Konfederacji, że Chanuka to święto obchodzone dla upamiętnienia rzezi, jaką Żydzi urządzili Grekom po zdobyciu Jerozolimy podczas powstania Machabeuszów. No bo wiecie, takiego święta nie godzi się obchodzić, więc rozumiecie, Grzesio Braun dobrze zrobił, gasząc gaśnicą chanukowe świeczki w polskim Sejmie. A w ogóle to zobaczcie, jaki to krwiożerczy naród ci Żydzi. Tymczasem katolicka Biblia w całkowitej zgodzie ze źródłami żydowskimi jasno podaje, że święto to ustanowiono na pamiątkę ponownego poświęcenia. Samo słowo Chanuka oznacza poświęcenie ołtarza świątyni jerozolimskiej. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego pogani go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz i oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami. Obudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali, a między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez 8 dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. Jest to cytat z pierwszej księgi machabejskiej, księgi historycznej zaliczanej przez część chrześcijan do deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu. I musimy przyznać, że dużo jest na rzeczy. Biblia nie wspomina też o żadnej rzezi po zdobyciu Jerozolimy przez Judę Machabeusza. Choć owszem, wydarzenie to mogło wiązać się z jakimiś ofiarami śmiertelnymi po drugiej stronie, jak to na wojnie. Warto jednak wspomnieć, że nie było to tak, że agresywni Żydzi napadli spokojnych Greków. Kilka lat wcześniej Jerozolima została najechana i zdobyta przez armię greckiego władcy Antiocha IV. Biblia przekazuje, że przy tej okazji miasto spalono, a kobiety i dzieci wzięto w niewolę, po czym rozpoczęto prześladowania religijne, które doprowadziły do wybuchu powstania. No ale niektórych nienawiść do Żydów tak zaślepia, że wolą wierzyć, iż święto, którego ustanowienie na pamiątkę poświęcenia ołtarza świątyni
czczonego przez nich Boga zostało opisane w ich własnej świętej księdze, rzekomo upamiętnia rzeź i jest satanistyczne, jak to powiedział strażak Grzesio. Według przekazu biblijnego, żydowskiego i historycznego Antioch IV prowadził brutalne prześladowania religijne, zakazano kultu Jahwe, wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się Księga Przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa, a w świątyni jerozolimskiej ustawiono posąg Zeusa. Żydzi walczyli o wolność wyznawania swojej religii, a Antioch był tyranem, który, tak jak pisałem, kilka lat wcześniej zbrojnie najechał, spalił i złupił Jerozolimę. I skupmy się jeszcze na jednym bardzo ważnym aspekcie, który podają antysemici, że to Żydzi wydali Chrystusa na śmierć. Było tak i nie było jednocześnie. Chrystus żył na ziemi przez około 33 lata. Dorastał pracując w charakterze cieśli pod okiem opiekuna świętej rodziny, świętego Józefa, posuniętego w latach wdowca, posiadającego czwórkę potomstwa z poprzedniego małżeństwa w mieście Nazaret, z hebrajskiego Nacerat, An-Nasira z arabskiego, czyli stolicy administracyjnej dystryktu północnego w Izraelu. Przyjął chrzest w rzece Jordan w Betanii Zajordańskiej z rąk świętego Jana Chrzciciela. Zdaniem samego Chrystusa między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego, zaś jego ojciec Zachariasz, Zekariach, Jahwe sobie przypomniał, należał do stanu kapłańskiego i pełnił służbę w oddziale Abiasza, a Wija ojcem moim jest Jahwe, króla Judy. I ostatecznie został osądzony z racji zarzucanych mu czynów w dwóch różnych fazach. Pierwszej o charakterze religijnym, przed najwyższym trybunałem żydowskim Sanhedrynem, Synedrion od syn współ i hedra posiedzenie, a konkretniej przed przewodniczącym Józefem Kajfaszem z rodu Kajafów, mianowanym arcykapłanem przez czwartego prefekta Judei Waleriusza Gratusa oraz przed jego teściem arcykapłanem Annaszem, synem Setiego z rodu Sadokitów, i drugim o charakterze politycznym, kiedy został wydany Rzymianom przez Żydów pod zarzutem podburzania ludu przeciwko władzy, ponieważ rzekomo odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i siebie podaje za Mesjasza. Przed prefektem rzymskiej prowincji Judea w latach około 26 do 36 naszej ery za panowania cesarza Tyberiusza, Tiberius Claudius Nero, Poncjuszem Piłatem, Pontius Pilatus, z greckiego Pontios Pilatos, który według Józefa Flawiusza był jednym z najbardziej krwawych prefektów. Nie miał żadnych skrupułów przed wydawaniem rozkazu obijania pałkami demonstrantów, a nawet wyrżnięcia w pień 300 wyznawców samozwańczego proroka. Zarówno w Bellum Judaicum, jak i Antiquitates Judaicae wspomina Flawiusz dwa starcia urzędującego Poncjusza Piłata z ludnością żydowską. Pierwszy z opisów dotyczy próby wniesienia do miasta wizerunków Cezara. Żydzi zareagowali oburzeniem, udali się do Cezarei i osobiście prosili prefekta o ich usunięcie. Piłat, nie chcąc ustąpić, kazał otoczyć tłum i zagroził zgromadzonym śmiercią. Ci jednak nie ulękli się. Obie wersje tekstów wskazują następnie na zdumienie namiestnika i ostateczną uległość. Proces odbył się na Litostrotos, z greckiego kamienna posadzka, miejsce wybrukowane z aramejskiego gabbata, wzniesienie, kamienne podwórze, wybrukowane na sposób rzymski o rozmiarach 2500 metrów kwadratowych. Następnie Chrystus został upokarzająco przybity do krzyża przez Rzymian na górze Golgota, z greckiego, z łaciny Calvaria, czaszka. Kiedy lud żydowski wybrał wariant łaski dla Barabasza, z greckiego Barabbas, z aramejskiego Bar-Abba, syn ojca, w ramach zwyczaju privilegium paschale, czyli przywileju ułaskawiania więźniów na święto Paschy, określanego przez ewangelistów mianem lestes, czyli z greckiego rabuś, bandyta, zbrodniarz, rozbójnik lub rewolucjonista, uwięzionego za rozruch powstały w mieście i zabójstwo. Ale kim naprawdę był Barabasz? Prawdopodobnie
walczył on o wyzwolenie narodu żydowskiego spod jarzma rzymskiego okupanta. Mógł być jednym z przywódców powstania antyrzymskiego, nie zaś pospolitym bandytą. Być może dowodził sykariuszami z łaciny sicari, z greckiego sicarioi, od łacińskiego sika, krótki sztylet, radykalny odłam zelotów, zelotai z greckiego, z hebrajskiego kannaim, gorliwi, ugrupowanie polityczno-religijne w rzymskiej Palestynie, a zatem nielicznej grupy partyzantów, zabójców, członków stronnictwa politycznego niechętnego władzy rzymskiej, działającego od połowy I wieku naszej ery do upadku Masady w 73 roku naszej ery, więc dla niektórych patriotów żydowskich mógł nawet uchodzić za bohatera, stąd tak głośne apele o jego ułaskawienie. Sanhedryn w tamtych czasach nie mógł nikogo skazać na śmierć. To był przywilej prokuratora rzymskiego. Wyrok taki musiałby i tak być zatwierdzony przez władzę okupanta. Piłat natomiast nie miał obowiązku odwoływania się do ludu. Zrobił to wyłącznie motywowany strachem, ponieważ był zaszantażowany przez kapłanów, którzy grozili, że w przypadku podjęcia decyzji o uwolnieniu Jezusa doniosą, że nie jest przyjacielem Cezara. Nie chciał zostać okrzyknięty zdrajcą narodu rzymskiego, wymyślił więc sprytnie, że zrzuci odpowiedzialność za jego uwolnienie na lud, który jednak wolał uwolnić Barabasza. Żydzi wysłużyli się więc Rzymianami przy organizacji tej zbrodni. Chrystus zmarł zdaniem ewangelistów o godzinie 9, co przy obecnych miarach oznacza godzinę 15 po południu 14 dnia miesiąca Nisan, w przededniu święta Paschy, w godzinie, kiedy składano w ofierze baranki paschalne w świątyni. Lecz mimo to powstał z martwych po zaledwie 3 dniach. Epifaniusz z Salaminy sugeruje, że aż do 135 roku po Chrystusie chrześcijanie święcili wszędzie Paschę według żydowskiej daty, a mianowicie dnia 15 Nisan, niezależnie od dnia tygodnia. Niegdyś, gdy miesiące były uświęcane przez Sanhedryn, Kidusz Ha-Chodesh, poświęcenie nowego księżyca, mędrcy zbierali się przed miesiącem Nisan, miesiącem święta Pesach, i decydowali w oparciu o przyrodnicze, naturalne przejawy pory roku, czy dodać miesiąc do roku, czy też nie. Tak właśnie narodziła się koncepcja dodatkowego Adaru. W stałym systemie kalendarzowym, ustanowionym później przez Amora Hillela II w roku 359 naszej ery, dodatkowy miesiąc Adar pojawia się w 7 z 19 lat cyklu. Biorąc pod uwagę rok 30, Pascha wypadła na czwartek i biorąc pod uwagę 2 dni przesunięcia, to zgadza się nam z tradycyjnym sposobem liczenia. Pascha wypadła na sobotę, zaś ukrzyżowanie miało miejsce w piątek, dlatego podajemy 15 Nisan jako Paschę, nie zaś 14. Przyzwyczajeni jesteśmy, że szabat zaczyna się wieczorem dnia poprzedniego, czyli w piątek. W przypadku Paschy jest wyjątek. Liczymy wieczór do przodu. Całe święto przypadało 15 Nisan. Tego dnia był też pierwszy dzień święta Przaśników. Oba święta były tego samego dnia. Doba u Żydów trwa bowiem od zachodu do zachodu słońca. I mamy przypadek niejednoznaczny, gdzie wina jest dosłownie rozbita czy przemnożona przez 2. Nie zmienia to faktu, że nienawiść, dyskryminacja czy pomstowanie przeciwko jakiejkolwiek grupie etnicznej czy wyznaniowej oznacza transgeneracyjny kolektywizm. Oskarżanie kogokolwiek za zbrodnie popełnione 2000 lat temu woła o pomstę do nieba i jest niedopuszczalne, jest karygodne. Wybryk tego posła urąga godności człowieka i rozumowi i jakiejkolwiek zdrowemu przejawowi zdrowego rozsądku. Każdy, kto nazywa go teraz gigaczadem czy sigmą, tworząc memy w oparciu o jego wybryk, ma może nie krew na rękach, ale na pewno ujemne IQ, ponieważ czci, czy wyznaje, czy podziwia człowieka, który z bohaterstwem ma niewiele wspólnego. Między odwagą a głupotą jest cienka linia i ta została przekroczona. Nie ma nic odważnego, czy tylko kontrowersyjnego w naruszaniu mienia, czy nietykalności. Takie zachowanie
zdania nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a tym bardziej w parlamencie, który powinien być reprezentatywny dyplomatycznie i politycznie na arenie międzynarodowej. Ten wybryk odbił się głębokim echem na świecie i rechot historii, czy raczej ironia losu, że Brown stał się bohaterem dla znienawidzonych przez niego muzułmanów, wszak jest ze stronnictwa antyimigracyjnego, gdzie stał się dla nich jakimś wzorem do naśladowania, bohaterem, ponieważ oni za Żydami również nie przepadają i modlą się do Allaha, by ten nawrócił się na islam. Czy to nie groteskowe? Czy to nie zabawne? I z tą myślą was zostawiam, odmeldowuję się.